O Boże, ostatnio mieliśmy zbyt bardzo intensywne gierki w Survival Chaosie. Jaki opluted? Opluted, wiem, Time Roy. No grałeś już przed chwilą, więc no cóż, cóż. Ach, ten Nexus, bo się zarumienie. Tak jest. No co mogę powiedzieć? Tak jest. What the fuck? Czy grałem w Trollen Elves? W Trollen Elves grałem chyba jakiś czas temu, pamiętam, były to taka gierka. Wiem, że było Ork vs Elf, ale Trollen Elves? Co to było Trollen Elves? Bo już teraz mi się, kurde, mylą te wszystkie gierki. Wiem, że Ork vs Elves to było to, że tam Ork biega i tymi whisperkami trzeba uciekać. No ile dobrze wiem. Mam nadzieję, że, kurde, nikt nie dostanie rogów, bo będzie trochę przypał. Ale ostatnio chaosem też fajnie sobie poradziliśmy. Let's go, pick random. I co za bazę dostałem? O, jak miło. O, jak miło. Zastanawiam się tutaj, kurde, veteran troops. Co jest dobre na orków, kurde? Takie mam pytanie. Elder Shaman niby, Lightning Strike. Well, you're burning by 2000, armor by 2, reduce spell damage. Tak się zastanawiam. Kodobisty zamiast katapult. Lightning Jolt. Chyba Savage Hunt. To chyba będzie Raider replaced by Scout. Tak, takie to by było fajne. Ale tu bohaterów nie mam, nie? Warlock zamiast szamanów. Elder Shaman. Let's go. Weźmy tych gości. No dobra, jeżeli sobie zerkniemy na górę, mamy Mujasa z Chaos Orkami. Mamy... Tak, to jest Mujas, Boże. Taureny mamy tutaj naprzeciwko nas, natomiast na dole mamy Ziomalskiego z Orkami. Nie, to Elfy są, przepraszam. Blood Elfy. Some Stinking Orks. Ogre Mag. O kurde, jestem do tyłu z Goldem teraz. Tak szczerze, to twój film jest outdated w takim razie, bo gdy Bungie będą jeszcze bardziej monetyzowane i prawdopodobnie Destiny zaczeka się mobilnej gierki, może warto zrobić kolejny film. Myślę, że w jakiejś formie pogadanki można byłoby to ogarnąć. Będę musiał zerknąć. Powiem wam, że właśnie dlatego nie lubię coverować niektórych tych rzeczy, dlatego że tak szybko się pojawiają informacje odnośnie tego. I co chwilę okazuje się, że wszystko jest outdated i niepotrzebne i jest takie... Najgorzej, że nie ma żadnych mobów, które będą... Które są mobkami, które mógłbym, wiecie... Które mógłbym... spilage'ować w sumie. O wow, on poszedł, kurde, jakie upgrade'y szybkie. To niezły puszyk. To niezły puszyk. Wow. Mujas już w berserka poszedł, kurde? A on ten też dostaje, kurde, wow. Tutaj na siłkę kupione? Tak jest, są. What the fuck, OBX, czemu miałbym takie coś zrobić? Sensu nie ma. Widzę, że Mujas idzie bardzo poza ekonomią. Chyba, że dostał jakiegoś upgrade'a, który od razu daje mu 3 ataku. Ale widzę, że ten atak to u niego to jest chyba tani, ten u House Orku. O wow, ale te Blood Elfy tu wjeżdżam już. Dobra, poszli w ekonomkę wszyscy. My, ludzie, musimy się trzymać razem. Teraz w zasadzie to jestem orkami, więc... My, orkowie, musimy się trzymać uczaczacza razem.
Ale tutaj się kurde fokusuje, cwaniaczek. Niezy, Hound Mistress. No Mujas to jest taki kurde cichy prostak, widzę. Widzę, że Mujas to taki cichy prost jest w sumie, bo on tutaj ma zajebistą taktykę. Pójść 3 razy atak, upgrade tego. I on dopiero teraz buduje pewnie ekonomkę, ale za to farm już sobie mida. To niezły cwaniaczek. To niezły cwaniaczek. Myślę, że tutaj on może mieć dużą szansę na to, żeby tutaj wygrać. No to nieźle. Dobra, na razie jeszcze walczymy. Tutaj jesteśmy odepchnięci. Let's go, let's go. Jest mój gold. A, ziomalski nie upgradeował się na mnie, dobra. W zasadzie mid midem. Spoko, że masz golda na midzie, natomiast kwestia jest taka, że jak na boki się upgradujesz, to masz jeszcze dodatkowe te dodatkowe bonusy w postaci tego, że bądź co bądź masz te budynki takie, które z boku sobie zdobywasz. Wiesz, że to jest Hunter damage, kurde, muszę tych Hunterów też upgrade'ować wszystko raz na razem. Że Spike Barricades, ja mogę już zrobić poziom trzeci, tak to normalnie można level drugi chyba mieć. Ale mega szybko się robi te upgrade'y tutaj. Mujas idzie pewnie tutaj we mnie? Nie, idzie na lewo. Widzę, że nie focus streamer. Buduję sobie jeszcze Advanced Spiking, będę miał już generujący się 15 więcej golda. Boże, tak? Dobrze. Nie, Boże, 25 golda więcej. Trzeba więcej złota. A tutaj mucka jest nam na midzie. Come on, come on. Już tutaj widzę, że poszedł nieźle w obronkę. Jestem cały czas krok za Mujasem. To nieźle. To nieźle. Mujas 3 razy baraki już na drugi levelu ma. Nie ma 3 baraków, dlatego że nie ma na mnie puszczonego. Czyli ma 2 baraki, ma na lewo i na środek w takim razie. Ja mam na razie w ten sposób. Tylko że on nie poszedł w obronę z tego co widzę, on w ogóle ekonomki nie rozwija. Z tego co mi się wydaje. Trzeba będzie skontrolować ziomalskiego. Okej, okay, teraz idą 2 razy na mnie. Ole, mam przejechane. Dobrze, dobrze, to jedzie. Ja myślę, że Mujasa tu będę musiał bardziej pokontrolować, więc wjeżdżamy tutaj. Level upgrade 2. A tamtych lancerów spokojnie sobie zrobimy też. Za chwilę to zupgrade'ujemy. Next z orki, no powiem wam, że te orki to już jest wyższy level hardcore'u. Mujas has captured a neutral building. 3-2, 3-3, oczywiście. Porąbane, porąbane. Ej, ale zbudujmy sobie jeszcze to. Ziomalskiego to jeszcze spokojnie damy radę. On zaraz będzie upgrade'ował, on teraz, jak już ma 3 baraki na levelu ten, to on teraz leci w upgrade fortreski. Jak będzie upgrade fortreski, od razu wysyła bohatera na mida. Kurwa. To nie wróży dobrze dla mnie.
Dobry taktik, powiem wam. Dobry z niego taktyk. Narzucenie złe, ostre tempo gry. Nie powiem, że nie. On już ma level drugi. No powiem, że chaos GG to jest, kurde, to jest chaos GG. Mujas widzę masteruje wszystkie te giereczki w wolnym czasie. Dobra, dobra, ale nie można się poddawać. Przydałby się purge, jakbym miał purge'a, to bym mógł, kurde, mógł ściągać ten rage jego. Ale tu na środku mu się to nafokusowało wszystko, ja pierdolę. Dobra. Widzę, że z Mujasem to chyba wszyscy mają trudną. Ostatnio też miałeś przegrać i jak to wyszło? Znaczy no, bo on nie fokusował mnie. A tutaj on wie co robi, on bardzo dobrze to rozgrywa, kurde. On kompletnie kontruje moją taktykę, znaczy wszystkich taktykę. Zrobił zupełnie wszystko inaczej i wywarł presję i teraz w zasadzie dyktuje warunki gry. Dobra, szybko tutaj trzeba zrobić upgrade'ik. Go. Perkele! Dobra, dobra. Nie da się go tak sfokusować po prostu. Bo ja co mam, to Jubeitosa, Trala, chociaż nie, chyba Trala nie mam. O Jezu, on tu ma przerąbane. Fighter, Assassin, Nuker. No, czyli puści bohatera na środek. A nie, to on puścił bohatera. Dalej, wojownicy! Nic nie powstrzyma hordy! Dajmy to. To niezły Kael, Tasio. Dobra, trzeba Battle Frenzy na pewno wziąć pierwsze. I Endurance Aura trzeba będzie też robić. Ej, Pillage nie działa na tego. To działa tylko na Scouta. O wow, Pillage działa tylko na Scouta, serio? O, ale słabo. Dobra, Mujas teraz się szykuje, bo mi bohatera tu puści, wiecie? Żeby to odbić. Co
Jubaitas Assassin, okej. Czyli najgorzej, bo ja nie mam go skontrować, bo nie mogę walnąć Beastmastera, bo mi go zabije. Trochę gridzik. Posmakuj mojego ostrza. Dobra. Nic, trzeba będzie się fighterem jakoś przebronić, ale widzę, że tutaj to jest trochę. Trochę jest jazdy. O. Ale staję. Teraz ja tu mam przejechane. Mamy przerąbane. Jubej to skakuje na trzeci. Nice. Go, fighter, dawaj. Teraz jest siadło, dobra. Ładnie. Jest ekonomkę. Dobra, Tral wziął, umarł, spoko. Zróbmy to tak. Oh my god. Dobra, Samuro. Dobra, jest. Mudża leci już. No widzę. Spokojnie, ale damy radę. Dobra, ja myślę, że tu musimy podejść troszkę w ten sposób tutaj. Damage'owy. Jeszcze tych tutaj zupgrade'ujmy już w końcu. Na szczęście ja mogę go tutaj troszkę pokontrować, jeśli chodzi o enrage i o jakieś buffy, bo mam purge'a i mogę mu purge'em wyłączyć. Patrzcie, on się tutaj enrage'uje, a ja po prostu to wyłączam, wiecie? Więc w zasadzie ja mam, on nie ma. Ja nie wiem, czy u niego to ci ogrowie też coś tam mają, nie rozumiem, nie wiem. Dokładnie działam. Research Endurance Aura. Zrobimy taką rotację Samuro na górę, żeby zabić tego groma, a tego na środek damy Beastmastera. To będzie dobre kontra. Będzie dobra kontra, myślę. To będzie dobrze. Tak trzeba porotować tymi bohaterami.
Czemu jeszcze pilić nie masz, Perkele? Zapomniałem o tym kompletnie. Nie wiedziałem, że tam tak mało kosztuje. Dobra, on puścił na lewo na 100% tego samuro swojego Jubeitosa. Czy jak on tam ma? Będziemy teraz tutaj poczekać. Na dół puścimy trala. Rotację musimy powymieniać tymi. Na dół trali będzie dobrze. On już ma 6-6, ja pierdzielę. Pojebany. Dalej wersja 3.0? Tak jest, 3.0. Właśnie wbiłem, ale skupienie. No, tu mamy poważnych przeciwników, powiem szczerze. Kogo on tu może jeszcze puścić? Czy on w ogóle jeszcze kogoś ma? No ja mam tutaj bardzo ładnie asasyna, więc jak mu puści jakiegoś bohatera, to mogę to... Dobra, Gor Grimwolf, no to teraz wpierdoli się w niego Samuro. Aj, mocno tutaj mnie tutaj przypuszował. Go, go Samuro, go Samuro musi na nim sfokusować. Oj, ten Samuro, kurde, dostaje mocny damage. Dobra, dobra. Padł bohater ze sprzymierzonej armii. Dobra, to są fajne upgrade'iki, ale... Go armor! Mógłbyś powiedzieć, nazywa się Police Activity. Level 4 barak na mnie puścił, ja pierdzielę, serio? Okej. Ja przerąbane, bo mam puszczonego Gora Grimwolfa tutaj. Ja mam trochę tak średnio z tym wszystkim. Dobra, weźmy, dajmy na to... A, afekt scouts. A, czyli to też afektuje tamtego, ale... Dobra, to co? Weźmy sobie... Endurance... Wjeżdża we mnie ostro. Jeżeli chodzi o bohaterów, to tak... Jeszcze trochę żyje, ale... Fajnie by było, jakby nie żyło. Po raz pierwszy chcę, żeby moi bohaterowie umarli.
Gorgrimmon jest mega, mega mocny. O, widzę, że poszedł w magię. A, bo to jest Gorgrimmon chyba, to on przyzywa. Nie jestem do końca pewien. No to niezły ping-pong, powiem wam szczerze. Arcane Golem, what the fucking hell is this? Co do wuja? Infernale, największe gówno tego świata. Kurde, akurat dostałem tego. O nie. Nic nie umrze, tu mi też nic nie umrze. Na razie jesteśmy fit. Murzas trzyma tutaj nieźle tętno. Sześć. Dobra, ty. No i kurde, idzie Samuro, żeby mi zgwałcić Megatrala. Wow, dostaje damage, znaczy niezły gold dostaje. Samuro, dobra, tutaj jeszcze. Tral pójdzie do góry najwyżej, znaczy na dół. A do góry bym musiał Samuro walnąć, ale... Dla tego Jubeitosa. Które pozyskamy z upgrade'ami. Mogę być większa mapa. A to wtedy nie miałoby trochę sensu, ale to fakt, jakby było więcej, to byłoby spoko. Jak on mnie tu puszuje, powiem wam szczerze, to ja nie wiem. Te Arcane Golemy, nie powiem, że mi się podobają, mi się nie podobają.
O chuj, dwa level 4 baraki na mnie tutaj są teraz. A ja nie mam umiejętności, GG. O, jak mnie fokusuje w tego. Bo masz just chatting. Mam just chatting dalej? Powinien mieć Warcrafta 3. Nie, powinien mieć Warcrafta 3 normalnie. Dobra. Uff. Odbited na razie mamy. No, wypadałoby już zrobić za 2,5 koła tutaj wszystko. Ten bohater dalej tu żyje? Żyje, patrzcie, 15, kurwa. Ten Bowman Wintotem, który tu jeszcze siedzi. Dobra, nic, no musimy czekać na teraz. Ja widzę, że ma Warcrafta 3. Cześć deszczu, cześć, cześć. Kurde no, powiem wam, że... Serio, musimy teraz zrobić baraka, znaczy Fortress level 3. Chociaż z drugiej strony powinniśmy też tutaj to wziąć. Upgrade na 2000. Chociaż zastanawiam się, czy on ma level 3, czy 4? Chociaż wydaje mi się, że to co on ma to jest level 3 na mnie. Na razie dół całkiem spoko, Troll sobie leci. Ten tutaj se siedzi, Bowman Wintotem może w końcu zaraz umrze. Chyba nie by było w końcu. Jakby kurde się wywalił. Warcraft 3 confirmed. Może nie odświeżaj streama od bardzo dawna czy coś. Tego, że ten Samuro tu u góry dużo nie zrobi. Ale rzucił tego Groma Hellscreama. Oj, rzucił kurde teraz to... Teraz to kurde wziął i zrobił. Zobaczmy, no ma level 3, level 3, dobra, przepraszam, myślałem, że ma level... Wygląda jak level 4 miałby mieć. Ale to on tutaj ma level 4 na mnie. Jakoś tak mi trochę... Coś mu tak trochę średnio idzie, bym powiedział. Modernizacja zakończona. Jak masz Samuro? Ty, Samuro, ty powinieneś, kurde, fokusować, nie to co trzeba, sfokusujesz. Pacanie, ty głupi. Dobra, no to widzę, że Keltas idzie. Not nice, me no like this. Not like this. Powiem wam, że w końcu ten Rexar by mógł zejść z tego środka, naprawdę. Ten Rexar tu już siedzi, kurde, na tym środku od początku gry. Gold from mid, elo. Oh wow, oh wow. Yeah! Oh wow, 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 wow. Ale siadło. Bua, 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 bua. Dobra, na razie mamy tutaj spoko. Na razie spoko. I kurczę kijem w oko. Dobra, będziemy mieli jak się wybronić, więc easy. Dobra. Dobra. Tral ginie. Dobra, Tral by się kurde przydał. Dobra, ładnie, ładnie idzie. Ostrzyż, kosem.
Lost Upper Barak. No i kurde, Mujas zaczyna swoją kurde inkwizycję. Ja pierdele. Widzę tutaj człowiek kultury, wręcz doktora. Panie złoty. No, pozbyliśmy się. Ożeż, kurde, zapomniałem o tym. Pierdziele, Rexar od początku gry tu tutaj siedzi. Ja mam jednego one less hero i tyle, dosłownie. Mam jednego mniej herosa. Może jakiś sklep otwierałem za 15 minut. Zniszczyć słaby. Jubeitos, widzę. Znaczy Gor Grimol, przepraszam najmocniej. O, GG! O, nie! Ale we mnie puszuje gnojek. To nieźle teraz tutaj jest. Bez kurde tego to ja nic nie zrobię. Bez Rexara. Dobra, saving up for all them ogre giants. Wyłączyli suby i donaty. Deszczu, jak to jest w niedzielę niehandlowe? Można suby czy nie można suby? Bo wydaje mi się, że to nie można tak handlować. Wydaje mi się, że to tak trochę nielegalno. Dobra. Powiem wam. Płonące cebule mnie porobiły. No te płonące cebule to chcą mnie porobić, tak bym bardziej powiedział. Co to ma być przecież? Jak Mujas Nexusowi, tak Nexus Mujas. Kurde, nie! Nie!
No co za focus streamer, totalnie! Ale na ciebie pluje mu Jazz! O Boże... Ziomalski wyszedł z gry. No nie, pojechane. Jak się cofa kamerkę? Czekajcie. Dobra. Z3. Z5. Z4. Jezu. Co to za jakiś elefant, kurde głupi. Trali Rex Argino, no i super. Jak baraki padną, to nie można odbudować, wtedy ci bardzo, bardzo zwiększa czas respawnu jednostek. No i w zasadzie masz, nie możesz spawnować bohaterów ani nic innego, nie? Trochę jest przerąbane wtedy. O wow, ale tutaj idzie. A to na Mujasa to widzę, że tu kurde wszystko jest. O, jest Iron Task jeszcze może. Coś tam kurde idzie. Coś tam kombinujemy, powiem szczerze. Powiem, że nie kombinujemy. Tylko kurda mi wiedzie teraz w ten. Nie marnuj mojego czasu. O, tutaj wiedzie mi ładnie. Taka zadyma na Jaroku. Nie widziałem, teraz jestem skupiony na swojej grze.
Ale ten pillage jest zajebisty. Jest! Siemano, cześć, cześć, dzień dobry wszystkim. Ktoś mówi, trafił na mój live w końcu. Samuro się wypierdzielił na głupi ryj.
GG, moi drodzy, GG. Posmakuj mojego ostrza. Dobra. Dało się, moi drodzy. GG. O, jest, dobra. Udało się, moi drodzy. Winner, Nexuro. Udało się. Bez kurde golda zrobione. Na co ty się gapisz? O Boże, dobra, jest, udało się. Pozbawiliśmy kurde go wszystkich baraków. Teraz musimy tylko jeszcze przeżyć. Teraz jeszcze tylko przeżyć i będzie gites. Dobra. Nie będę mówił, że easy, bo kurde było hard. Było hard, moi drodzy. Xerox poszedł na linię. Więc... Druga dobra gierka. Druga dobra gierka, jak nic. GG. Kurde, Mujas. Mujas, Mujas, Mujas. Ale powiem, z Mujasem byliśmy mega, mega kurde close. Dobra, ale nie, no ostatecznie tego tu zestompowałem, no 89 tysięcy golda, gold per minute, no to miałem gold per minute większy. Wiecie dlaczego? Mujas w pierwszych fazach gry, on w ogóle zrezygnował z gold per minute. Zobaczcie, gold per minute, nie, dobra, może nie zrezygnował aż tak. Oczywiście. Ale natomiast wydaje mi się, że on poszedł zbyt agresywnie na samym początku, przez co pod koniec ja się zrampiłem po prostu. Był po prostu ramp up. Czytaj, ja zrobiłem upgrade'y nieco wcześniej na golda generujące i ostatecznie zdobyłem więcej golda. Dobra gra, dobra gra. Nagrywałem? Tak, tym razem nagrywałem.